Niektórzy mówią o tym najpiękniejsza ulica świata. Inni mówią droga życia. Inni po prostu mówią droga świętego Jakuba albo po prostu Camino de Santiago. Co roku 350 tysięcy ludzi przechodzi i idzie do Santiago de Compostela różnymi drogami do grobu świętego Jakuba Apostoła. Też tam byłem nieraz, to wam opowiem, jak jest i czy warto.